Okej, dobra, no i wróciliśmy. I dajcie mi znać, czy wszystko działa tak jak trzeba. Czy reklamy się pokończyły i takie tam drobnostki. A ja przy okazji tutaj zrobię już folder do fanartów. 19 fanarty, dobra. Co do mojego pomysłu, szczególnie ci polecam numery 001, 139, 231, 2006 i 2317. Jak na razie dla mnie to są tylko niestety numery. Dobra. Tajemnic. To ja poczekam, aż przybędziecie z powrotem i zabierzemy się za fanarty w takim razie. Więc nu. O, kurwa. Halo, halo, jest tam kto? Charlie, Charlie, are you there? Charlie, Charlie, are you there? Spierdalaj, Charlie. Nikogo? Okej, dobra. W sumie... O, hi Mark. Dobra, to jak ludzie już widzą to, co się dzieje, to w sumie możemy... Możemy już zaczynać fanarty. Więc, no. Jest ich dzisiaj... minus te Twitchowe spamy. Raz, dwa... chyba z... 7 będzie maili. Więc no, zaczynamy. Najpierw pozbędę się tych spamowych. I tak, od Asi będzie pierwszy, już trochę zaległy, bo z 16 kwietnia. Ale hej, w końcu go pokażę. Tako. Dobra. Mam otwarty ten folder? Nie, oczywiście nie otworzyłem go. Tako. I proszę bardzo. Pierwszy fanart na dziś. O kurwa, zaraz. Transformacja do pasu i do ekranu. O. To jest mój synek Spyro od Ashi. Jest bardzo, bardzo ładny. No. Ma bardzo fajny uśmiech i te oczka. No, jest bardzo ładny, czyż nie? No. Dziękuję bardzo, dziękuję. Tak o. I lecimy dalej. Od Rainbow Umbrella. Od z 25. Więc trochę, no. Dobra, od Rainbow Umbrella. Dziękuję bardzo, ale chwila to chyba. A, okej, rozumiem, rozumiem. To w sumie wystarczy, że pokażę jeden, bo drugi to jest tylko porównanie. Dobra, to tak. Gdzie to, gdzie to, gdzie to? Tutaj. Wklej. I proszę bardzo. O. Transformacja do pasu i do ekranu. No i zobaczmy, co się dzieje. To jestem ja. To jest ten HD remake mojego oryginalnego arta z Behemota, który był na całym moim coverze. I ten. I dziękuję Rainbow Umbrella za to, że myślisz, że dobrze mi wychodzi kariera piosenkarza. Wyślę fanarta na kolejny odcinek. Spoko, nie ma sprawy. No, bardzo kurde fajne, bardzo fajne. I magnesy są, i młotki, i siekiery. I bucy, bucy głośnik. No, więc no, dziękuję bardzo. Jestem bardzo metalowy. I idziemy dalej. Od Genii. Ha? Co się dzieje? O, dobra, już działa. Tako. Proszę bardzo. Shakespeare 10 na 10. Czarne dziecko. Marco Polo. No i hej, wszyscy do tej pory przyszli. Nie spyto! Dobra? Z szacunkiem do mojego pierworodnego. Ale no, bardzo fajne, dziękuję. I trzeba pamiętać, że Szekspir był tancerzem.
Bo tak jak Marco Polo był piratem. Okej, okay, od Marii. Okej, okay, dobra. Okej, okay, spoko. Więc będą trzy. Dobra, wszystko się ściągnęło. Ctrl X. Wklej. Dobra, i tak. Pierwszy. Moment, moment. Transformacja do pasu i do ekranu. Więc tak. To jesteśmy my. Moderacja. W profesjonalnym stylu. I tak. Trochę takie Phantom Thieves, tak mi się wydaje. Nawet. O, nawet ten jest. Nightbot. Dobry ziomek, dobry ziomek. Tak więc no, dziękuję bardzo. Jak na razie to szkice, nie? Da Vinci informatykiem. O właśnie, to o tym też nie należy zapomnieć. Da Vinci był najlepszym informatykiem. Tak, drugi. Dopasuj do ekranu. Personowym. A, okej. Okay. Teraz co ja dopasowałem do ekranu? O nie, tamten fanart. Kurde! Chwila. Ciebie nie chcę już dopasowywać do ekranu. Ciebie chcę dopasować do ekranu. Dopasuj do ekranu. Proszę bardzo. Shipowy fanart. Marco Polo był w Mongolii, a nie w Japonii. Da Vinci latał nad górami sześciennymi. Dzień dobry, jestem na fanarty, tylko szkoda, że reklama mi przeszkodziła. Nie, spoko, spoko. I hej Natis. Tak więc no, thank you very much. I to będzie screen z IMW. Chyba tak się ta gra nazywała. Gra, program, czy coś takiego. Proszę bardzo. Tutaj my wszyscy siedzimy na ognisku, nawet Feraligatr mi się załapał. I sobie ten, smażymy, jak to się nazywa, pianki. No i bardzo ładnie wyszło. Więc no, thank you very much. Tak, o, i przy okazji właśnie. Ja jestem ten w masce. Znaczy, no, tej mojej maski nie widać, ale ten koło Feraligatra to jestem ja, nie? To jest najważniejsze. Okej, okay, dziękuję bardzo. I idziemy dalej. O! O, chwila, o. Aż trzy rzeczy są. Okej, okay, spoko. Od Natalii w takim razie będą trzy fanarty. Chwila, tylko muszę trochę... Tak, o. To chyba już skończony portret, czyż nie? Tak mi się wydaje. A ja siedzę obok PGSN Pania. Dobra, proszę bardzo. Guess who it is? It's a me. Ale kurde, zarąbiście wyszło. Jest jakaś gra, która nie jest szczególnie wybitna, ale regularnie do niej wracasz. Tekken 1. Tekken 2. No nie są wybitne, ale mam do nich tak jakby, mam taką nostalgię, szczerze mówiąc. Mimo, że na dzisiejsze standardy to te dwie części Tekena są bardzo, bardzo drętwe, szczególnie jedynka, ale dwójka to jest coś, kurde, to była moja pierwsza gra na PSX-a, więc no, oczywiście, że do niej będę wracał. Nie wiem, czy to jest jakoś, ale wygląda źle, co? Nie, wygląda super. Chociaż może dlatego trochę ucierpiało, jak musiałem zmniejszyć, nie? Nie jest w oryginalnej. Ja widzę w normalnej rozdzielczości i mi się bardzo podoba. Okej, okay, chwila, moment. Teraz jeszcze drugi. Tako. Zobaczmy. O, chwila. Kurde. O tak. Tak, Nightbot. Wyczerpałam mazaki, więc musiałam użyć kredek.
Wierny pomocnik psa Gambita w ogarnianiu czatu i nowych ludzi, zazwyczaj w kurwie obecnych członków dyskusji, i mnie wydaje się być bezużytecznym wpierdzielaczem w cudze rozmowy, który lubi rozmawiać o bananach lub banach, nie wiem, już mi się wzrok pierdoli, jednak dla PG jest on z jakiegoś powodu ważny. No cóż, możemy się tak spierać bez końca, ale żadne z nas nie przekona drugiej strony do swojej racji. No bardzo fajne, dziękuję. Trochę mi tego Megatrona przypomina z Undertale'a. Ten Nightbot, ale no bardzo fajne, dziękuję, kurde, trzeba będzie tutaj trochę miejsca zrobić. Chociaż, dobra, dam ciebie tu. I jeszcze jeden. Tako, zmień nazwę. I proszę bardzo. I zobaczmy. Mnie się bardzo podobają glany. Tak, uważam, że to porządne buty. Pamiętajcie, żeby o banach pisać do moderatorów. Tak, dzięki Nightbot. Skończyliśmy na A, więc na czym my to? Pamiętajcie, że zapisy z live'ów. Uwój się, Nightbot, przestań pieprzyć od rzeczy na 5 minut. Dobrze, ale najpierw podam linka, gdzie możecie obejrzeć powtórkę live'a. Pamiętajcie, że m robot, a nie ludź. Możecie kliknąć na ikonkę na playerze, żeby obejrzeć ciekawy moment ze streama. Zostawcie Nightbota, on może być pomocny. No bardzo fajne, dziękuję. I tak, taka jest robota Nightbota. Nocny bot. Tak jak nocny Batman. W sumie Batman zawsze jest nocny. To jest cudowne. Jeszcze Nightbot się odezwał. Właśnie, jeszcze się o sobie przypomniał. Tato, na noc już się wzorowałem się na nim. Ja to w streamie mogę wysłać ci śmieszny filmik. No pewnie, pewnie. Ale... Szczerze mówiąc, jestem trochę zmęczony i nie wiem, czy może od razu spać pójdę, czy coś. Ale dobra. O kurde, o kurde, o kurde. Ile tego... Ile tych fanartów dużo. Znaczy no... Okej, okay, I only have myself. Okej, wszystkie są po numeru... Dobra, spoko, rozumiem, rozumiem. Więc jest... są 3 fanarty i 4 zdjęcia. Dobra, pokażę je wszystkie. Ko. Oczywiście wszystko trzeba ściągnąć. Tak. O, szkoda, że... Czy w ogóle na Yohu da się zrobić coś takiego, że pobiera wszystko naraz? A, już chyba wiem, od kogo to jest. Już chyba wiem, od kogo to jest. A nie miałeś z nami grać w CS-a? A, właśnie, kurde, zapomniałem trochę. No to... dajcie mi w takim razie po streamie jakieś 5 minut, żeby się ogarnąć czy coś i spróbuję. Więc no. Okej. Tak więc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, nie ty. Zaraz, nie ściągnęło mi czegoś. Ściągnij się. Dobra. Wklej. I tak. Ściągasz się w ogóle, czy nie? Dobra, ściągnęło się. Całe szczęście, już się wkurzyłem. Okej, okay, więc tak. Notice me! A znotisowałem cię. Nie ściągaj Art 3. A dobra, no to Art 3... W sumie mogę ściągnąć, ale jeszcze go nie pokażę w takim razie. Bo chyba pamiętam, że to jest ten przeźroczysty, nie? To dobra, to w takim razie jego nie pokażę teraz, pokażę go później, bo chyba wysłałaś zaktualizowaną wersję. Ale dobra, zaczynamy. Więc od Mamutowej, tak? Także znanej jako I Only Have Myself. I jako Black Ducky, chyba. Co? Dobrze mówię? Exactly, dziękuję, dobra. Lecim. Pierwszy fanart. Maciek Sandał zawsze wyczekiwał na oto w szkole. Jak Stalker. Oj tak. To jest prawda. I nawet kurde moje przywoływackie czanty dzięki mojemu zaparciu wywołały ją z tego,
z krzaków czy coś. Tak dziś jak przyszła ze mną pogadać. To nie były za takie czanty. 92 masz kasę na majówkę. Tylko wszystkiego nie przejeb na kiełbasy XD 11 zł. O, dziękuję, dziękuję Karo Grey, dziękuję bardzo. W sumie 1 maj za niedługo będzie, no. Witaj maj, 3 maj. Dla Polaków błogi raj. Ale no, tak czy siak, tak czy owak, ja chyba i tak będę miał wolne moment, kiedy wypada. Ta między, ta 1 maja nie idę do budy, a czwartki, piątki tak mam wolne, więc no. Może uda mi się jeszcze coś w piątek zrobić, ale nie jestem pewien. Zobaczymy. W czwartek albo w piątek. Tak czy siak, no, dziękuję za fanarta i teraz drugi. Mamutowa lub babcia Grażynka. Szrekspir. Tak, tak, to ja, Black Ducky, no. Sorry, że tak trochę mi się mylą te niki, ale no, każdy jest inny, nie? No i proszę bardzo, Shrekspear specjalnie dla was. Get out of my swamp! Lepiej nie zadzierać ze Shrekspearem, bo zapiszę was na śmierć. Okej, dziękuję bardzo. W sumie nawet jeszcze trochę zmniejszę, żeby było miejsce na resztę. I teraz to, co tygryski lubią jeszcze bardziej. A nie, stój, czemu? Chwila. Czemu mi Shrekspira przestawiłeś, OBS-ie? Streamlapsie OBS-ie, no. Zobaczcie, jaki fajny kotek. Ojejku. Ja bym go przytulił i bym go pogłaskał, bo jest taki cute. Jest taki grzeczny. No i zaspany trochę, ale widać, kto tutaj jest królem tego łoża. Okej, i dalej. A tutaj mamy rudego kotka, który jest bardzo tłuściutki z tego, co widzę. Pomiziałbym po brzuszku, nawet taką fajną minę ma. Zamknęłabym w beczce, no co ty? Oczywiście Peggy, jego słodkie zdjęcia. No, rudy kotek bardzo fajny. I tak. Tu jeszcze inny, taki kawowy chyba. Czy to jest ten sam? Nie, to chyba ten sam. O, ja bym go po bródce podrapał. Koty lubią bardzo, jak się drapie je po bródce. Pod brodą. No nie? One bardzo lubią, jak to się robi. No. Taki fajny. Myślałem, że nie dam rady wysłać na etap usunięciu PayPal z tip donation płatności poprzez SMS graniczy się z cudem. Ale no i tak, dziękuję bardzo za donata. Okej. Okay. I to nie jest chyba kotek. To jest koza. I też bym ją pogłaskał. Jest bardzo ładna. Szkoda, że rogów nie ma. Ale no, pewnie zderzać się można czołowo z nią. No, dziękuję bardzo, jest bardzo ładna. Ale no, kozy też bardzo fajne zwierzęta. Tylko gryzą za mocno, szczerze mówiąc. Raz takie jedne próbowałem nakarmić, ale no. Chyba już o tym opowiadałem nawet. Krowa? Tak. Koza, nie krowa! Nie śmiej się. Error, jeszcze raz donata dam, bo za dużo kasy mam, 4 gęstość wchodzi, mój mózg się wynosi 2 złote. Dziękuję, Gaster, i tak 4 gęstość powoduje, że mózg ci wywala. Okej, okay, więc no, dziękuję bardzo i chyba teraz będzie ten trzeci art, tylko że z białym tłem, nie? No, jest. Okej. Okay. Kurde, nie! Kliknąłem w zakładkę i mi wywaliło maila, ja pierdzielę, ale przynajmniej ściągnąłem. Tak o. Tak, tak. I proszę bardzo. Reklamy porno nie są moje ulubione. Przepraszam, Pugi, ale nie chciało mi się już rysować ładnie, więc odwaliłam. Może kiedyś zrobię art o tym, starając się, twoja babcia. Wolę na żywo! Okej.
Znaleźć taki z rogami. Nie no, spoko. Ale kozy też fajne zwierzęta. Grasz czasem z widzami? No wczoraj na serwerze w CS-a graliśmy i później w kalambury. Więc no, tak trochę. Mam takie samo zdanie jak fanart. Okej, dziękuję bardzo. Jestem szósta w top 10 sponsorów PG Awans. Okej, i od Streamlabsa. Peak Viewers 35, Chatters 41. Kurde, same plus 50%, 90%, nieźle. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Okej, tak więc no, zobaczmy. No, to już chyba byłoby na tyle, jeszcze tylko w spamie zajrzę. Czegoś nie ma. O, jest od Ashi coś chyba. Ale, moment, to chyba ten. A, to jest bez załącznika, więc to chyba był ten fanart, który jako pierwszy pokazywałem. Ale kurwa, to nie jest spam. Fadu spam. I. Dobra, chyba to by było na tyle. Okej, która jest godzina? 21. Ja pierdzielę, ale ten czas szybko leci, nie? To jest straszne! O kurde! Epieł, dziękuję ci bardzo! To chyba moje pierwsze zbity ogólnie na tym, na Twitchu. Dziękuję ci bardzo! Tak więc no. Hell yeah! Dziękuję bardzo. Tak więc no, to w sumie. Ja za niedługo idę w spanko. To w sumie może jeszcze pogadajmy tak z 5 z 10 minut. Co to w ogóle daje? Kasę! Jeden bit to 1 cent. Tak jakby. Nie? Tylko, że to jest takie twitchowe, nie? Więc tak, no. Pogadajmy może jeszcze z jakieś 5-10 minut. O czym byście chcieli pogadać? Co to było? A to grać nie będziesz. No, a to wy teraz gracie? W sensie teraz o? Bo w sumie ja tylko może z 5 minut pogadam i też będę kończył. Gdzieś koncert? Ale jaki koncert? Czyj? Jeszcze nie. No po streamie mamy zamiar. No to ten. To ja jeszcze z 5 minut 10 tylko pogadam i będę już kończył w takim razie, nie? Mam nadzieję, że tam nie czekacie przez to zbyt mocno. Ale po streamie nie mieliśmy zamiar. A, spoko. Spójrz na Discorda. Chwila. Palący papier. A, to ty mi to wysłałeś. A, rozumiem. Chyba. Tak mi się wydaje. Ale dobra. Zerknę na to później w takim razie, na ten filmik, ok? Więc no. Ten. To w takim razie o czym możemy pogadać w sumie? To ja idę z psem i potem pogramy. Spoko, spoko. Byłeś w życiu na jakimśkolwiek. Tak, byłem. Jak zaraz. Byłem na paru. Byłem na koncercie Arki Noego, kiedy miałem z 10 lat. I no tam z tymi, z kuzynkami, z mamą i z ciocią byłem i tam no trochę takie jaja siedziały. Ale kurde, to już zbytnio nie mam sił, żeby rozpamiętywać tamte czasy, ale było fajnie, było fajnie. Byłem na koncercie Budki Suflera tutaj w Belgii. I mimo tego, że to nie są taka muzyka, takie moje klimaty, to i tak, jeżeli chodzi o Budkę Suflera, to oni całkiem fajne piosenki mają, szczerze mówiąc. No dobra, ja lecę, cześć. No to na razie Style Daddy. Dobra, ja idę na najlepszego wszystkim, no i Bajerando, mało Bajerando, no, to na razie też piesolo. Ja ci wyślę ten filmik, będziesz mógł sobie ogarnąć, kiedy będziesz chciał. No, spoko, spoko. I ten, na czym jeszcze, to chyba jeszcze klasowo byliśmy parę razy na koncertach byliśmy, ale za Chiny nie pamiętam, co to było za ten. Jakaś tutajsza grupka taka belgijska,
nie są zbyt znani, są tacy, kurde, nie pamiętam, to było dawno temu w sumie też. Ale no, na koncertach byłem. Ale nie na takich wielkich, wielkich. Jakie masz obejście do bezpańskich zwierząt? Dokarmiasz, czy uważasz je za problem? Jeżeli chodzi tutaj o bezpańskie zwierzęta w Belgii, to właściwie nie ma ich tak naprawdę. W sensie, no, jak ja chodzę po Brukseli, czy nawet tutaj u mnie w tym, w sąsiedztwie, no nie, to tak naprawdę żadnych takich tych brudnych psów, brudnych kotów bezpańskich nigdzie nie widać tak naprawdę. To chyba oznacza, że Hycel dobrze działa i wyłapuje te zwierzęta. I w sumie, no, ja, jeżeli, no, to nie powiedziałbym, że same w sobie te zwierzęta są problemem, no nie, ale no, trzeba jednak zważać na to, że one mogą mieć zarazki, mogą być też groźne dla ludzi, no nie. Taki mały dzieciak podbiegnie do takiego bezpańskiego psa. No wiadomo, no taki pies też potrzebuje pomocy, też potrzebuje czułości, ale z drugiej strony, co jeżeli on jest zarażony wścieklizną na przykład, albo nie wiem, jakieś zarazki ma, to właśnie najlepiej by było, jakby ten odpowiednie służby się tym interesowały i po prostu te zwierzęta łapały i się nimi zajmowały tak jak trzeba i po prostu wystawiały do adopcji na przykład. To jest moim zdaniem chyba najlepszy sposób na te bezpańskie zwierzęta. Wiem, że to już nie jest za bardzo aktualne pytanie, ale dlaczego podczas naboru do moderacji streamowej wybraliście tylko wiedźmiarza? Nie było innych dobrych kandydatów do tego? No cóż, no, po prostu bardzo dużo było takich jajowych, szczerze mówiąc, zgłoszeń. I no, tak naprawdę to nie mieliśmy też żadnych takich faworytów, no nie, tylko no, chcieliśmy mniej więcej zobaczyć, czy ludzie wezmą to na serio, no nie, i czy będą chcieli i takie tam. Ale no, było bardzo dużo takich zgłoszeń nie na serio i też było parę zgłoszeń, które no, typu ja chcę być moderatorem, bo tak, no nie, więc zbytnio, jakby to powiedzieć, no, wyboru nie mieliśmy, ale konkretnie no, jesteśmy zadowoleni z tego, że wiedźmiarz został wybrany, no. Siemka PG. Hej, Kubunio. Wczoraj się o mnie rudy koteł ocierał i chodzi za mną cały czas, jak go nie mogła mnie pogłaskać. No, ja też zawsze zwierzęta głaskam, ale tutaj właśnie jak już to jakieś koty, to one są tutejsze, nie wiem, sąsiadów czy coś, no nie. Spotkasz takiego fajnego szaraczka. W sumie no też przy stacji kolejowej mieszkali tacy ludzie i oni mieli takiego fajnego szarego kota i on był taki milusi, no nie. Za każdym razem można było do niego podejść, tylko taki kici kici, on miał i podchodzi do ciebie i pozwala się głaskać. A w sumie tutaj niedużo kotów daje ci się głaskać, bo to jakieś dzikusy pierdzielone i tyle. Ale no, te koty są, no, ten kotek był naprawdę uroczy, ale niestety niedawno się wyprowadzili i nie mam już czego głaskać po drodze, bo gdziekolwiek nie pójdę i znajdę jakiegoś kota i powiem kici kici, to nie, on się nie zatrzyma, tylko ucieknie gdzieś pod samochód. I to jest chujowe, bo takie pogłaskanie kotka może po prostu spowodować, że twój dzień stanie się lepszy. Ale nie, kurde, nie pozwalają na to. Ponieważ fuck you, człowieku. Tak przy okazji, w komiksie narysowałem siebie i Ashi, ale zakryłam podpisy dialogami. Well. Czy uważasz, że w dzisiejszych czasach tworzy się zbyt wiele isekai i haremówek? Myślisz, że jest to na popyt, czy po prostu zwykła tendencja wzrostowa? No, jak to z tymi trendami, nie? Jak to jest coś, co się sprzedaje, to będą to robić, no nie? Ale szczerze mówiąc, ja isekaje bardzo mocno lubię, ponieważ no, takie znajdowanie się w innym świecie i ogarnianie tego, co tam się dzieje, jest naprawdę fajne, no nie? To jest o wiele lepsze niż nasza nudna rzeczywistość, ale jeżeli chodzi o haremówki, to
Nawet mnie one nie interesują tak naprawdę, bo no, harem to harem, kurde, co idzie z haremem, pierdzielony fanserwis na siłę i tyle. Idę się myć. Spoko! Dużo było zgłoszeń też od osób, które się nawet nie udzielały na czacie i trudno było zweryfikować, czy ten ktoś się nada, czy nie, bo napisać sobie coś fajnego może każdy, no i fakt. Sporo było takich zapatrzonych w siebie chujków, którzy byli pewni, że są super i zasługują, bo tak. No tak, tak. Ale no, koniec końców, tak jest tak jak jest i tyle. O kurde, w sumie to też, właśnie jeżeli chodzi o tego, w sumie mogłem wcześniej ten stream fanartowy włączyć, ale byłem strasznie głodny i po prostu musiałem, zrobiłem sobie kanapkę na szybko i wpierdzieliłem ją też na szybko i no... Teraz widzę tylko talerz z kruszynkami. Co roku byłam na Sunrise za darmo, bo mieszkam blisko Kołobrzeskiego Amfiteatru i słyszałem cały koncert, nie wychodząc z domu. Ale cholernie mohery truli dupę, że nie chcą i od tego roku festiwal będzie w Podczelu i jeszcze chcą zlikwidować sklep Bastion, sklep militarny. Najlepiej niech się nie będzie niczego, albo tylko koncerty zafundowane przez ojca Rydzyka. Ale ten, na serio, taka jednorazowa impreza, no nie? Taki jednorazowy koncert. Komu to przeszkadza, no nie? Ja byłbym jak najbardziej za, bo to kurde nie jest pierdzielony sąsiad, który wali basami 24 na dobę, nie? Ale no, mohery to mohery, ich nie zrozumiesz. Czy w Belgii jest dostrzegalny problem ludzi uzależnionych od alkoholu, bezdomność, brak perspektyw na życie? Szczerze mówiąc, jest u nas dość sporo żebraków. Ale mi się wydaje, że to raczej są żebracy z wyboru. Nie w sensie, że oni są biedni, że stracili dom, tylko że po prostu to jest jakaś mafia i oni po prostu między sobą robią jakąś szajkę i tak zarabiają pieniądze. Bo tak to jest, kurde, z tymi żebrakami. Bo i widziałem w sumie na moje własne oczy kiedyś coś takiego, że jakaś taka dziewczyna chyba z gimnazjum dała takiemu... no już dość zagrzybiałemu facetowi bezdomnemu kanapkę, nie? I ten później po jakimś czasie, no nie, jak ona tam już poszła gdzieś dalej, to on kurde idzie do śmietnika i ją wyrzuca. Tak więc no, jak kurde można takim ludziom pomagać, jak to widać, że to jest pierdzielona mafia. A jeżeli chodzi o bezdomność, to no nie widać tego na każdym kroku tak naprawdę, tych ludzi. Chociaż no po metrach się wałęsają. No wiadomo, no nie mają gdzie się znaleźć, więc niestety nie mają nigdzie wyjścia, ale z drugiej strony, no kurde, są jakieś możliwości typu jakieś domy, schroniska czy coś, no nie? Zawsze można tam pójść. Chociaż nawet nie wiem, czy one są przepełnione tak naprawdę, czy coś. Myślę, że nie. Teraz na pewno nie, bo teraz to już jest lato. Obek Energik ma sąsiada wiertarkę. Tak, tak, właśnie tacy sąsiedzi są najgorsi. Ktoś dał mi w 2015 moda na jednej z wiki. Pomimo, że długo na niej edytowałam, do tej pory strona jest martwa i się nie dziwię. Nigdy więcej moda. Kto dzisiaj ogląda H2O? Bo ja mam tajemnicę swą, domem mym, podmorska toni. I wierzę, że świat podwodną muszlą jest, a ja perłą w niej. Sorry, to jest jedyne, co ja, kurde, mam w głowie, kiedy widzę H2O. Albo słyszę H2O. Angażowałeś się kiedyś w jakieś akcje jako wolontariusz? Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na przykład. O, ktoś do mnie chyba SMS wysłał czy coś. Nie, na Discordzie widzę. Szczerze mówiąc, jako wolontariusz, tak klasowo, klasowo kiedyś takie rzeczy robiliśmy. W sensie, no, to była wycieczka szkolna i no, musieliśmy zbierać śmieci na plaży. Nie było to zbyt ekscytujące, ale chyba liczy się jako wolontariat. Ale szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to jakbym... No ja, moje podejście do ludzi jest takie, że ja wolę siedzieć w swoim własnym kącie i po prostu robić swoje
i ten wolontariat zbytnio nie jest dla mnie. Ogólnie nic nie jest dla mnie. Nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem, nie? Ale no, szczerze mówiąc, no, wolontariat fajna sprawa, no nie? Ale zbytnio nie mam czegoś takiego, do czego bym naprawdę bym chciał się zaangażować. Poza tym jestem już chyba za stary trochę na wolontariat, bo zwykle to właśnie tacy ludzie, nastolatkowie w wolontariacie pracują zwykle, no nie? Ja właśnie widzę to wolontariat właśnie z takimi ludźmi, ale no, jeżeli chodzi o mnie, 26 lat to chyba trochę za dużo, ale nie jestem pewien. Oshiet, dalej jest live. No właśnie, już końcówka. Można znaleźć wiele kurwa, Nightbot, zamknij ryj! W kwestii wyrzucania jedzenia przez bezdomnych to coś podobnego opowiada mi katechetka, że cyganka z dziećmi kupiła jedzenie, które później wyrzuciła i mówiła właśnie, że te osoby mają zbierać pieniądze dla tej, jak to nazywałeś, mafii, ale nie wiem, czy to właśnie tak nazywała się ta organizacja. No, ja to nazywam mafią. Tak więc, byłeś, jesteś artystą, malujesz lub tworzysz muzykę, a może coś bardziej ekscentrycznego. Jestem artystą! Zaraz wam pokażę coś, co ostatnio narysowałem fajnego. O ile to gdzieś tutaj jest na pulpicie, ale nie jestem pewien. O cholera, gdzie to? Kurde! Chyba wsadziłem do jakiegoś foldera, niestety. Zaraz wam pokażę, o ile znajdę, moje skille arciarskie, które są bardzo, bardzo dobre i wszyscy mi pozazdroszczą ich. Gdzie to? Nie widzę niestety. Where are you? Kurde! Tutaj tego nie ma. Tutaj też nie. Chyba nie widzę. Kurde. Może gdzieś tutaj pod moimi karteczkami na pulpicie schowane. Nie ma. Niestety nie pokażę mojego zarąbistego talentu artystycznego, ale no. Zresztą no, można. To na chodnicy przypiłam. W sumie to ten, nie chodziło mi dokładnie o to, ale mogę pokazać. Dobra, na chaotycznym, tak? Już go pokazuję. Chwila, moment. Gdzie to? Zaraz wam pokażę. I w sumie na tym chyba skończę tego streama już, bo już trochę się dłuży, nie? O, jest, okej. Wczoraj na kalamburach to robiliśmy. I wyszedł mi bardzo ładny obrazek, który zaraz wam pokażę. Proszę bardzo, oto on. To jest moja sztuka! Czyż nie jest piękna? Faktycznie 20 minut temu miałam już spać. Widzicie, jaka moja sztuka jest piękna? Zapomnijcie o tych fanartach. To, co ja narysowałem, przesłania wszystko. Da Vinci, normalnie. To nie sztuka, to genia. Dobra. No tak, to ja już usuwam i chyba już będę się zbierał. Tak więc, no, to ja już, no, już będę się zbierał. Kolejny stream, prawdopodobnie, jak dam radę, będę normalnie PG jako Pillarman. Więc tak, powiedzmy, że to jakiś początek w rysowaniu. Do tego, następny stream będzie w środę. Jako że to jest wolny dzień, będziemy dalej ogarniać Personę 4, bo chyba wypada po tym, co dzisiaj się działo. I później w tygodniu może jeszcze coś zrobię, bo w sumie chciałbym ten następny tydzień tak bardziej zluzować, bo ten moje poprzednie wolne dwutygodniowe i ten tydzień były całkiem dość
żrące nerwy, że tak powiem, więc chciałbym trochę się zrelaksować i robienie streamów jest relaksujące, więc no, może być we wtorek albo w środę. No w środę bardziej mi w środę by mi bardziej odpowiadało. I później może w tygodniu, albo jeszcze w weekend, bo w weekend na pewno jeszcze zrobię jeden stream. Może będą trzy w tym tygodniu. Ale no, w sumie chciałbym, żeby były trzy. Byłoby fajnie. No, tak więc no. Tak czy siak następny stream będzie Persona. Jeszcze mam w zanadrzu fangame'a do ogrania, którego chciałbym ograć. I tego jeszcze drugiego, którego... Może ludzie będą obeznani z tym problemem, to będą wiedzieli, jak go włączyć, to może też się go ogra. Ale no, to w takim razie ja już będę się z wami żegnał. Widzimy się w środę najprawdopodobniej, a jak nie, to któregoś innego dnia. Tak więc no, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście przez te ponad, 5 godzin, nawet już chyba 6 teraz. Więc no... Persona 4 to spora gra, wiem o tym. Więc no, na razie wszystkim i bajo bajo. Majonez jest fajny. Cześć.